dzień dobry. Witam się z wami bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Wiem, że jestem oczupinkę obcięta, ale słuchajcie, po prostu naprawdę nie mam za bardzo jak siąść. Siedzę na poduszce, na krześle, bo na samym krześle byłoby zdecydowanie za nisko, więc chyba lepiej jest jak jest ciut wyżej i chociaż tą okolicę tutaj, gdzie będę się malować, będziecie mogły widzieć, aniżeli odwrotnie. Słuchajcie, pomyślałam, że przyjdę do was jeszcze z jedną opcją makijażową. Ta poprzednia była nie do końca udana, nie do końca jestem z niej tak zadowolona jak z tej drugiej. I postanowiłam po tym, jak mi piszecie, że bardzo ładny, że coraz fajniej i że ten jest naprawdę super, ten makijaż żółto-pomarańczowo-różowy z wczoraj, postanowiłam, że go odtworzę, postaram się przynajmniej. I przy okazji tego filmiku wpadłam na taki pomysł, aby nagrać film pod tytułem Makijaż jedną marką. I to będzie, słuchajcie, makijaż jedną marką, czyli marką Revolution. Wszystkie kosmetyki, jakie tutaj użyte, będą tylko i wyłącznie z Revolution. Nie będzie żadnego innego. Więc teraz tak, jedyny produkt, jakiego nie posiadam, nawet nie wiedziałam, jest to bronzer. Nie mam żadnego bronzera, słuchajcie, z marki Revolution. Tego wpadłam na pomysł, że wykorzystam, słuchajcie, tą paletkę, a w tej paletce, no niestety, muszę kombinować, jak koń pod górę. Już wam pokażę. To jest taka przepiękna paletka i tutaj mamy takie jeden, drugi, trzeci, takie jakby, no może ten może już odpada, bo to jest taki bardziej ceglasty, ale mamy takie dwa brązy i myślę, że któryś tam do policzka się nada. Najbardziej mi się tutaj podoba, słuchajcie, jednak mimo wszystko ten najciemniejszy, ale zobaczymy jak to wypadnie. Zauważyłam przy montażu, że coś dzieje się mi tutaj z tym światłem i nie do końca mam nad tym kontrolę, nie wiem, ustawienia są niby automatyczne, ale coś się dzieje, także coś pokombinuję. Jeżeli chodzi o oko, będzie ta paletka Sofix, ponieważ chcę zrobić ten sam makijaż co ostatnio. Jeżeli chodzi o bazy do powiek, mam Revolution Aqua Seal, to jest ta baza, oraz kolejna Revolution Focus and Fix Eye Primer. Także takie dwie bazy, nie wiem, którą użyję, dlatego wzięłam obie. Jeżeli chodzi o korektor, Revolution Concealer and Define, to jest ten i on jest tu w kolorku C11. Jeżeli chodzi o puder, Luxury Powder, oczywiście bananowy. Jeżeli chodzi o podkład, w ogóle od typy strony, nieważne. Jeżeli chodzi o podkład, użyjemy tego w sztywcie, bo w sumie z podkładów z Revolution tylko ten posiadam. Jest to F10. Jeżeli chodzi o utrwalenie, pigment ust Fix, to jest to Obsession, to jest z szafy również Revolution. Dalej rozświetlenie, tam powiedziałam co? Utrwalenie, teraz rozświetlenie. To użyjemy Highlighter Liquid. I to jest Liquid Champagne, to jest ten taki bardzo, bardzo fajny rozświetlacz. Oraz na usta jedyny produkt, jaki posiadam, słuchajcie, z Revolution. To jest albo ta pomadka, albo ta czerwona z tej samej serii, więc zobaczymy. Albo ta, albo czerwień. Jeszcze nie wiem, czerwoną gdzieś tutaj miałam. Którą z tych dwóch użyję? Jeszcze nie wiem, którą. Ale myślę, że chyba... A zresztą zobaczymy, bo w sumie do tego żółtego makijażu ładne były czerwone usta. Więc zobaczymy, coś wykombinujemy. Ok, przejdźmy do działania. Tutaj mam stertę pędzelków, jaką będę chciała użyć. Zobaczymy, które mi się tutaj sprawdzą, spiszą. Mam tutaj wszystkie moje ulubione, także do dzieła. Jak jesteście ciekawe, jak będzie wyglądał makijaż jedną marką Revolution, zapraszam do oglądania, zostańcie ze mną. Pierwsza rzecz, ja już mam jakby bazę, czyli mam nawilżoną twarz. Przejdźmy do podkładu. Podkład w sztywcie. Nie chcę jego jak zwykle nakładać dużo. Wy dobrze wiecie, że ja nie lubię dużej ilości kosmetyków na sobie, więc dlatego u mnie te naprawdę ilości są takie, no takie znikome, dziewczyny. Także tak by to wyglądało. Ja, tak jak mówię, używam znikomą ilość podkładu, ale spoko jest ten podkład. On trochę twardo się ciężko się, o może nie twardo, on się dość ciężko rozciera, ale naprawdę daje fajny efekt. Także tak by to wyglądało. Może zrobię wam zoom na mnie. Czekajcie. O! Ociupinkę, żebyście lepiej widziały twarz. Jak zwykle straszyć będę. Dobra, więc podkład mamy za sobą, jest to F10, ten w sztywcie. Teraz kolejna rzecz, użyjemy sobie korektora. Jak wiecie, korektora ja używam dosłownie. Ten jest jeszcze trochę przyciemnawy, więc nie użyję go zbyt dużo. Jak widzicie,
znikoma dosłownie ilość i wklepię go. On będzie ciut przyciemnawy. Ja wiem, że będzie przyciemnawy, ale niestety nie mam jaśniejszego. Okej, wiem, że tu jest trochę za ciemno pod tymi oczami i mogłabym co prawda to jeszcze rozetrzeć sobie czymś jaśniejszym, ale no tak jak mówię, jak robimy jedną marką, to jedną marką. Tak by wyglądał efekt. Nie jest aż tak źle. Teraz sobie twarz przypudruję i to powinno mi nieco jakby rozjaśnić. Ok, nakładam puder. Kupuję nadmiar. Omiatam sobie twarz, oczy. Myślę, że wystarczy. Wcale, jak na mnie, wcale mało tego nie dałam. Nie wiem, czy widoczny jest efekt przypudrowanej twarzy. Oczywiście piszcie mi wszystko w komentarzach krok po kroku, co uważacie, że powinnam zrobić nieco inaczej. Teraz nałożę sobie bazę. Myślę, że może zrobię to tą wodnistą. Czekajcie. Coś ostatnio nie mogłam sobie poradzić. To chyba się otwierało, słuchajcie, w ten sposób, że ta nakrywka się powinna... Ona mi się nie chce, słuchajcie, odkręcić. I ja teraz nie pamiętam, czy to się otwierało tak całkowicie, o tak, czy właśnie tutaj coś mi się porobiło i coś się stało i ja nie mogę tego, widzicie? Nie mogę zdjąć tego czubeczka, nieważne. Poradzimy sobie tak. Nakładam na powiekę. To jest taka wodnisty taki primer. Taka... Ok, nałożyłam już, słuchajcie, tą wodną taką Aqua Seal Liquid Eye Primer i na to będziemy aplikować w końcu cienie. No, czyli to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Po prostu ta paletka jest tak cudowna, że po prostu mi się aż chce jej używać. Czekajcie, coś jest nie tego, słuchajcie, z zoomem, prawda? Też to widzicie. Coś zanika, coś w ogóle... Dzieją się dziwne rzeczy. Okej, czekajcie, przygotuję sobie tylko tutaj mokrą chusteczkę i suchą również. Sterta pędzelków, nie wiem jeszcze, który będę używać. A jak widzicie, bawimy się żółtym cieniem totalnie. Kładę go na całą ruchomą powiekę, aż do załamania. Aż nawet nad załamanie. Niestety nie oczekujcie u mnie takich, wiecie, pięknych tych makijaży, takich na całą powiekę. Z racji tego, że moja powieka jest powieką po pierwsze opadającą, po drugie ze zmarszczkami. Także no, no u mnie nie spodziewajcie się tych makijażów, takich makijaży, takich pięknych jak u dziewczyn. Ale staram się dla Was jak tylko mogę, żeby one wychodziły jak najlepiej. I słuchajcie, przypominają mi się czasy, jak się kiedyś, pamiętacie, jak się pacynkami tylko nakładało, jak nie było takich pędzelków. Kto pamięta, piszcie w komentarzach, czy pamiętacie te czasy. Miał człowiek w paletce pacynkę i szalał z pacynką, a nie to, co teraz. Pędzelki, szczoteczki, beauty blendery i gąbeczki i silikony i nie wiem, co jeszcze wymyślą. Jeszcze trochę to wymyślał, słuchajcie, jakieś... Znaczy już gdzieś widziałam na tych chińskich stronkach jakieś takie, wiecie, niby, że makijaż robicie sprayem czy coś, że coś tam przykłada się do oka. Gdzieś coś widziałam. Masakra. No. To jest taki normalnie makijaż cytrynowy, bym nawet rzekła. O, tak by to wyglądało. Obetrę pędzelek. Teraz zaaplikuję, słuchajcie, ten pomarańczowy. Też dość mocny kolor i jadę tutaj od zewnątrz po załamaniu, ale nie aż do samego końca. Ja nie wiem, w ogóle niecodzienne takie, wiecie, wydziwione, ale bardzo mi się podoba, nie wiem dlaczego. I teraz co zrobię? To może tym pędzelkiem, takim trochę skośnym, nałożymy sobie ten 21. I to jest ten taki różowy i jego nałożę sobie tutaj tylko w zewnętrzny kącik i ciut pociągając, dosłownie ociupinkę pociągając do góry. Mam nadzieję, że muzyka nie jest tutaj za głośna, że nas nie wypipkają. Jak wypipkają, usuniemy zarabianie, także nic się nie dzieje. Teraz pozwólcie, że zblenduję to wszystko razem, czyli wymieszam. Tak to wygląda. Fajnie się odróżnia tak te oko, fajnie się tak... Teraz wygląda super. Tak, mi się to podoba. Wczoraj mi się to strasznie podobało. Ale coś mi nie gra z tym różowym. Poczekajcie, jeszcze spróbuję tym takim szpiczastym pędzelkiem nałożyć ten cień. On strasznie dziwnie... On jest tak mocny w tej paletce, a bardzo dziwnie się
przekłada na oko, słuchajcie. Właśnie taki powinien być. Nie wiem, dlaczego palcem lepiej. Może po prostu powinnam na bazę jakoś. Jeszcze raz. Na to wygląda. Dobra, teraz zmieszam jeszcze troszeczkę tego pomarańczu. I teraz nałożymy sobie jeszcze ten właśnie mocny, taki różowy i żółty. Czyli najpierw żółty, potem na żółty, różowy, na dolną powiekę. I damy jeszcze tylko w kącik oka ociupinkę i się zastanawiam, czy ten, czy ten, czy srebrny, czy taki, który by tu ładniej nam pasował. Nie wiem, wiecie co, ale chyba jednak ten. Dosłownie ociupinkę i to jest ten everyday. Ja myślę, że to wystarczy. Tak by wyglądał makijaż przy użyciu tej paletki. Bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja wiem, że jest dużo niedociągnięć, jest mniej precyzyjnie niż być powinno, ale zaufajcie mi, ja się cały czas uczę i jednak tutaj pędzelki też dużą rolę odgrywają, a mam takie, jakie mam, więc takimi muszę sobie poradzić. Tu jeszcze tylko delikatnie przyblenduję. Czy jak to tam się zwie. Ok, tutaj już nic nie ruszam. Rzecz kolejna, jaką sobie zrobimy, to będą usta? Usta, usta, ale żeby zrobić usta, to jeszcze poczekajcie. Bronzer, bronzer to zrobimy sobie z tej właśnie paleci. O, i się teraz zastanawiam, ale chyba użyję jednak ten ciemny. Czekajcie, żeby nie wzięła za dużo. Bardzo ciemny jest. Więc nie mogę go wziąć dużo i nie wiem, czy on mi się dobrze rozblenduje nawet. Dość mocny ten bronzer. W sumie on nawet wyszedł prawie jak róż, a nie jak bronzer. Czekajcie, jeszcze tym pędzelkiem trochę poćwiczymy, żeby się jednak tutaj nic nie oddzielało. Okej, ten pędzelek nie wykorzystam do rozświetlacza, ponieważ rozświetlacz będziemy mieli w kremie i rozświetlacza użyjemy całkiem niedużo. Ok, czekajcie, jakoś go przechwycę. O! I dosłownie tyle. Tak jak mówię, to jest rozświetlacz w kremie. Dobrze, teraz zrobię usta. Usta zrobimy chyba, nie wiem właśnie, czy tym brązem. Czekajcie, czy takie brązowe? Nie, one będą za słabe. Jednak chyba pociągniemy sobie czerwienią. A co? Tak tylko na potrzeby filmiku. Powtarzam, że to jest tylko na potrzeby filmiku, więc tak po prostu dla Was chciałam zrobić taki makijaż. Teraz słuchajcie, przejdźmy jeszcze do brwi. Brwi zrobimy sobie, czy tutaj coś mi się przyda? Nie, z tej paletki mi się nic nie przyda. Więc brwi pociągniemy sobie brązem, tym bardzo ciemnym tutaj z tej paleci. To się osypała. I to jest znowu ten brownies. Ja wiem, czy nie są nawet za ciemne, słuchajcie. Użyłam cienia brownies. Rzecz kolejna, co nam tutaj zostaje? Jeszcze oświetlacz, zostają nam rzęsy. A ja chyba się w ogóle nie przygotowałam, jeśli chodzi o rzęsy. Oczywiście, że nie. Nie mam żadnego tuszu z Revolution. Co my w takim razie tutaj weźmiemy? Weźmy, co my tutaj mamy. A weźmy ten. Weźmy extension volume od Eveline. Już się umazałam. Dobrze, tak wygląda jedno oko. Tak by wyglądało jedno oko, teraz przejdę do drugiego oka. Tak by wyglądał mój makijaż, teraz tylko jeszcze fixing spray. Uwaga! Fajnie pachnie, naprawdę fajnie pachnie. Jak zwykle muszę się poczekajcie, trochę posmyrać. Gotowy makijaż by wyglądał w moim wykonaniu. Tak jak mówię, nie spodziewajcie się tutaj żadnych inspiracji makijażowych i tak dalej. To jest coś, co jest na moje potrzeby. Mi się to naprawdę bardzo podoba. Bardzo mi się wczoraj spodobał ten makijaż. Mam nadzieję, że Wam się spodoba również. Dajcie oczywiście znać, co myślicie, co byście poprawiły. Piszcie mi, ja z chęcią poczytam też jakieś rady z Waszej strony. Zrobię Wam zoom na oko, a co? Tak by to wyglądało. Nie czepiajcie się tylko proszę zmarszczek, bo niestety, ale zmarszczek nie zamaluję sobie.
Także one są i trzeba się z nimi pogodzić, i trzeba umieć z nimi żyć i umieć się też cieszyć mimo wszystko tego, nawet że są. Także tak by wyglądał, słuchajcie, mój skończony makijaż, dajcie mi znać, ja czekam na wasze komentarze. Mi podoba się bardzo, bardzo i to był makijaż przy użyciu, to znaczy to był test znowu tej paletki, czyli inna jego odsłona, ale to był makijaż jedną marką, czyli Revolution. No, także ja, Make Up Revolution, także ja dziękuję wam za chwilę uwagi. I co? I usłyszymy się całkiem, całkiem niebawem. Buziaki, trzymajcie się cieplutko, bajo!